Hej, 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 wszystkim serdecznie. Witam Was dzisiaj na kanale Szeregowy Wjuju. Oczywiście dzisiaj piąteczek, więc dzień dla Was, jak to się mówi. Ale na samym wstępie oczywiście łapkujemy, se powiększamy zasięgi i komentarzik miło widziane. Jeżeli film się, się spodobał, a jak nie, to też miło widziane, bo wiadomo, powiększamy zasięgi. Dzisiaj znów, jak to się mówi, piąteczek, więc będziemy rozmawiać o Waszych problemach, pytaniach do mnie. Na świecie Wyspy RP. Jak to wszystko toczy się? Pytania są chaotycznie ułożone. Na pewno dużo pytań ominę, ale to już się trudno się mówi. Takie życie, jak to się mówi. Jeżeli ominęłem, to bardzo przepraszam. Zostawcie mi komentarzik, że nie odpowiedziałeś mi na pytanie. I od razu na samym wstępie, bo już tamtym tygodniu miałem zbyć oświadczenie majątkowe. Bardzo przepraszam za to, że nie odpowiedziałem w tym tygodniu, ale przeoczyłem pytanie. Widz mi napisał, że przeoczyłem, więc e, idę sprostować tak? i trochę dodatek, dodatek będzie, bo e, oświadczenia majątkowe. Dobra, ale co? Jak? Ale wiem o co chyba mu chodzi, więc teraz już rozróżniamy. Piszą to, jak to, to się mówi, przede wszystkim magazynierowie, e, dowódcy. Lub ewentualnie szefowie kompanii. Hmm, na prośbę, jak to się mówi, żandarmerii wojskowej, bo to oświadczenie sumienkowe są dla żandarmerii, nie dla dowódców, tym bardziej podobne. Na hmm, tym zakończymy i opowiadamy, tak? Po co są? Po co są? Tak samo mogę powiedzieć Wam, po co są pite na wyspie, tak? Chodzi o to, że jeżeli jest magazynier hmm, i ma jakieś dodatkową kasę, nie wiadomo skąd. Czy teraz jest podejrzenie, czy on niestety nie zapożycza się z wojska, tak? Z wyspy, jak to się mówi, żeby okazywać jego stan. Czyli opisuje tam, nie wiem, czy ma samochód na szkal warte powiedzieć 10 tysięcy, czy jakieś mieszkania, czy skąd ma pieniądze, jak to się nabyły, tych bardziej podobne. Nie wszyscy piszą oświadczenia majątkowe, od razu na wam powiem, tylko to jak to się mówi wybranie, ale tutaj przede wszystkim wybranie są zawsze ci sami. Tak jak powiedziałem, wszystko zależy od etatu. Myślę, że jak się mówi, czasami oficer nie pisze, a ma jakąś tam większą, największy żołd, tym bardziej podobne albo szeregowi. Tak? Wszystko zależy od etatu, który reprezentuje na etacie wojska, tak można powiedzieć dobra, i chyba na ten to wszystko tak to najbardziej podobne, tak, wiadomo to jest o to, że nie ma dodatkowych źródeł, to no samo jak Pitew. Każdy, każdy człowiek na wyspie musi sprecyzować jak co, skąd ma pieniążki i inne rzeczy, tak, dobra, chyba na ten, ten. tutaj będzie teraz chaotycznie, więc tutaj bardzo przepraszam na niektóre pytania odpowiem dopiero w środę, a to na pod koniec odcinka Wam powiem. Dobra, idziemy takie skąd ja mam tutaj takie pytania. E, ile dostajesz szeregowy? Tam było pisane na pewnym temacie, czy tam miał dwójkę, żonę, miał dziecko. Jak to się mówi, Te pytanie zostało odpowiedziane przez widza. Bardzo miło mi, widać, że już jakiś, jak to się mówi, jeden z wyspy oglądam, mnie, to bardzo miło. Możemy kiedyś sobie tak tak, jak to się mówi na DC, czy o tym pograć. Chętnie bym posłuchał, jak tam u niego jest. Tylko tutaj bym o 10 zł, mniej dał, znaczy 100 zł, no chyba na 200, bo tutaj wszystko zależy od etatu, znaczy wróć, o szkodliwego załóżmy, a też mówiłem o zarobkach. Szup, ewentualnie, już pogubiłem się, już chwileczkę szybko w myślach szukam, niestety nie znalazłem. I jak długo jest. Żołnierz, jak to się mówi. Ale tam ceny były dosyć bardzo w rzutku, Te 100 zł mniej może dało, można 200, bo tam dosyć tak wysoko, ale by się zgadzało nawet. Jeśli tam szkodliwe płyny były doliczone. Lub ewentualnie, że masz na 20 km od domu, to nie możesz za bardzo ci nie dostaniesz do dojazdy, tak? Możesz dostawać się zwrot kosztów za dojazdy. To czasami lepiej wychodzi niż um, brać mieszkaniówkę tak? Ale to zależy od jakiego miasta tym bardziej podobne. Tutaj ominiemy te pytanie. To też, to też. Dobra, idziemy po kolei. Tatuaże w wojsku. Kiedyś um, można było powiedzieć, że było to zakaz być odtworanym, tym bardziej podobne, bo lekarze stwierdzali, że ten, który ma tatuaż jest chory psychicznie, bo, bo się okaleczą. Kiedyś to było niestety niedopuszczalne i nie można było mm, oczywiście mieć tatuażu. Teraz jest taki mniejsze na to. I jeżeli masz tatuaż na przykład, nie wiem, na bicepsie, nie wiem, na kosce, to nic się tego nie spowoduje. Nie zostaniesz wyeliminowany. Ale jeżeli masz załóżmy, nie wiem, na twarzy, na tym bardziej podobne, mogą na ciebie źle się patrzeć, ale to nie jest powód do eliminowania czy Jest tam z tego co ja pamiętam i ostatni raz pojawia się o jamie ustnej, opowiadałem wam, nie dałem wam tych przepisów, ale bo mi się nie chciało szukać, ale jest tabela, która określa, za co możesz zostać wyeliminowany. Z badań lekarskich, tak? Tam jest. Czyli na przykład, jak powiedziałem wam, że o jamie ustnej, że tylne zęby są bardzo cenione niż te przednie zęby, tak? A o, jak to się mówi, jedynki, dwójki, a o, siódemki mają największy współczynnik uszczerbku na zdrowiu. Na takiej tabeli się znajdziecie, poczytacie sobie, nie? Ja też tam nie będę wam wszystkim dawać, bo myślę, że to na ten kanał nie polega na tym. Trochę własne inicjatywy musicie mieć i szukać, jak to się mówi, nie? Dzisiaj tak trochę inaczej. Dobra, idziemy, dobra. Dostaję szeregowe, też powiedziałem. A, co napisałem, widzicie, to jest tak. Wojskowe etaty. Aha, czym specjalizują się wojsko wybierając etaty dla żołnierzy? Um, takie takie krótki potem masz. Etatami, w znaczeniu braka, bra, braki w kadrze. Ale jeżeli osoba, która jest jak powiedziałem i to powiedziałem w, w, w odcinku pewnym nie wiem czy dla widzów przy moim odcinku przeznaczonym w każdą środę jest tak, że jeżeli masz, szukają kierowców kategorii C to zostanie ten, który ma już prawo jazdy kategorii C, a nie który zostanie wyszkolony na to. Bo im się bardziej opłaca w który ma już przeszkolenie niż szkolić i pozwalać zarabia um, niż szkolić no ponownie żołnierza na kierowcę. To takie, to jest chyba dla wszystkim. Tym się sugerują. Sugerują się tym, nie że, na przykład, nie czasami się patrzą i to w większości się patrzą też to jakieś szkoły masz ukończone, tak? To daje ci dodatkowo furtkę, bo na przykład um, prawda jest bardzo, że brakuje lekarzy, brakuje informatyków lub po szkołach jakieś są specjalistycznych. Którzy. Ten, takie osoby, które są braki. Najszybciej znagrywają ETA, czy nawet na podoficerkę, czy oficerkę, bo są takie braki. A wiadomo, nie będę was uczyć od zera. I Im się wojsko nie opłaca, tak? Bo wtedy, jak na przykład na oficerkę idziesz, musisz podpisywać um, taką zwaną, um, Zapomniałem teraz słowa, jak to tak ma że w przeciągu tam pięciu lat nie zrezygnujesz z wojska. Tak? Taką, jaką. Zawierzają cię uczą cię, ale masz górzmy, zakaż wychodzenia, czy ewentualnie zmienia etatu tak bardziej podobne. Trochę to źle powiedziałem, ale niech będzie. Szkolić się na szeregowego, czy od razu na podoficera? Jeżeli na szeregowego, jak tam etaty. Jeżeli ja na twoim miejscu bym był, to i bym zaczynał, jak to się mówi, przykład służbę. Szkoda, e, służbę Bym zaczął już od razu od mm, sytuacji iść na podowicera. Jeżeli dwóch. Oczywiście są wymogi, tak? Musisz mieć maturę, tym bardziej podobne, i to nie jest tak, że od razu skoczysz, albo na pewno będziesz miał. Dużo osób, i tutaj chyba z Mateuszem, Mateusz, jak to pamiętam, jego nick a i tu by bardzo dobrze mówi. Takie osoby, po, na przykład po lidze akademickiej, nie są szanowani. Tak? I to jest prawda, ale znam na przykład oficera, który skończył studia, przepraszam nie skorzystał, tylko skończył studia oficerskie, a jego wiedza jest poniżej zera. Nikt go nie chciał w ciągu iluś tam lat, zmieniał etaty, bo był, jak to się mówi, nieprzydatny i nikt go nie chciał z nim rozmawiać, bo robił problemy, tak? Ale to już chyba na innym sytuacji, już daję przykład. I właśnie kim był, o tak. Teraz coś powiem, ale on był oficerem! Tak, był oficerem, ale czas tego, jeżeli swoim oficerskiem. Nie ma takiego słowa, okej. Okay, um, okazywał brak szacunku, tak? Chodził do sklepu i mówił: O, ja jestem oficerem wojska polskiego, więc tutaj, ja to muszę być pierwszy w kolejce. Były takie przypadki u tego faceta, i, i tutaj tylko świadczy o, o nim, tak? A, co dla tak się patrzysz na mnie. Wiem, że jestem sexy. Dobra, mm, tutaj może odnocha na kiedy pogadamy, tak, szkoły ten, dlatego i ja powiedziałem, ja wracając do tego pytania, powiecie, ja bym przeszkolił podowisera, bo awans na później szergowego na podwicera jest i tutaj jest duży tutaj duże, jeżeli liżesz po jak to się mówi i jesteś dobry z wf masz angielski, tym bardziej podobny, to jest możliwość szybkiego awansu już w ciągu trzech lat, bo znam takie osoby, które były szeregowymi i już po trzech latach, znaczy po dwóch latach dostali awans na starszego, i po roku funkcjonowania poszli na podoficerkę. Znam takie osoby. Hmm. Czyli tamten, szybkiego awansu za Nie, jak to się mówi. Ja już swoje wysłużyłem, swoje lata przeżyłem i jak to się mówi. Koniec. A to, żeby było to jest potwierdzona wiadomość, bo to jest, jak to się mówi. Ktoś ode mnie z rodziny, <laughs> więc informacje mam z pierwszej ręki. To nie jest tak. Ej, chwileczkę napiję się, bo mnie gardło boli. Wiadomo, COVID szaleje. Jesteśmy przed świętami, więc wiadomo. Hmm, tutaj chyba ominąłem trochę teraz pytań o neresery. Takie dostałem pytania, więc tutaj odpowiem wam też. Noszenie maseczek w wojsku non stop. I teraz pytanie jest tak. Można zauważyć, że szeregowi muszą non-stop dostać, bo ona w maseczce, ponieważ były u mnie przypadki na jednostce, gdzie jest, chodzi się na polarnie od budynku. Jest to jakieś, żeby wam nie skomać, żeby 23 kroki, więc powinienem 20 metrów. I facet dostał, jak to się mówi, naganne już wpisy w książkę. Oczywiście jest takie, takie książeczki specjalne prowadzi się z pisem do akt, że nie przestrzegał covid -a. Ale przykładowo, inni mogą chodzić. Tutaj, wszystko zależy od, stanu, od stopnia, tak? To nie jest tak, ale nadal szukam roboty. Będą cały czas maseczka. Jak to się mówi? I to nie ma tak, że zdejmięte, zdjęte i mało chodzić bez maszyny. Nie. Na jedno obowiązuje na tą chwilę, na tą chwilę podkreślam, obowiązkowy nakaz noszenia maseczek i łatwo do tego to działa. Tak, jak kiedyś ja opowiadałem Wam na przykład o butach brązowych, teraz, które są wymogi, a są czarne, tak? Że w rewruz ściga za czarne buty, a nie brązowe. Czy są przepustki? Na tą chwilę nie. Nie ma przepustek. Przeważnie jednostka trzyma ten. Są jakieś tam fenomeny, że naszyjka trzeba kupić. Nie wiem, macie problem, naszyjka kupić z wodą, chcecie? To kupicie, nie? To Wam na przykład na 100 osób, załóżmy. Później załóżmy taka delegacja 15-osobowa, żeby Wam kupić na przykład wodę, czy jakieś tam, nie wiem, słodycze, tym, inne rzeczy. Ale przeważnie nie chcę puszczać, bo to wiadomo. COVID w tej chwili, więc tutaj COVID rządzi kontakt z bronią praktycznie od razu, bo żołnierz musi być uzbrojony, bo dostanie się drugiego, trzeciego dnia <laughs> broni i już nie ma nie ma zmiłu. To nie ma także tak, czy żołnierz, który się uczy na żołnierza, przepraszam, ma jakieś anty, tym bardziej podobne strzelanie też macie, to już nie będę sprecyzował, to już na pewno było też, że na pewno opowiadałem w innym odcinku, jak wygląda, jak wygląda, jak wygląda przysięga. O. W skrócie, przez te 28 dni, tam 30 dni, uczycie się maszerować i tylko maszerować, to jest wasze takie parsze. Są oczywiście inne zajęcia, jakieś tam wykształcenie, tym bardziej podobne, jakieś tam pytania, ale przeważnie wielki nasi stawiają na maszerowanie. Tak, jak w ostatnim wam mówiłem, że skrócono służę przygodawczą dla osób mundurowych do 14 dni, chcą skrócić, to już całkowicie nie wyobrażam sobie, co oni będą robić i jak się szkolić, jak to pani, ta historyjka była. To powiedziałem, jak wygląda. A, jak wygląda przysięga? Tak naprawdę, krótko zmierzę na temat, to już będziecie się uczyć, ale mogę wam powiedzieć, jest to. Pełna pełna sobota prawdopodobnie, bo była w sobotę były przysięgi. Hmm, Oczywiście też obkrojone. Wychodzicie na Apple Mundur. Apple Murdu jeszcze na plus. Idziecie odjebać to, co łączność Jak to się mówi, czyli mała przysięga plus ten. Kończycie i uciekać praktycznie do domu. Ewentualnie rozliczacie się z mundurów i uciekacie od razu w sobotę. Z jednostki, tak? To nie ma tutaj opowiadać, czy jak to wygląda, że są listy czytane do śpiewu, do hymnu, czy sama przysięga przez Was mówiona. Nie wiem, czy tak jest, czy bym to dosłownie opowiedział. To myślę, że nie ma sensu, bo ta przysięga to jest taka jedna z najważniejszych czynności, znaczy wspomnień, jak to się mówi, dla żołnierza. Przysięga dla państwa, nie dla jednostki. Ale to dużo osób myli, to trochę tak bardzo źle to wygląda później, że na przykład macie dwa lata czy trzy lata służby, o tej samej przysiędze zapominacie i tak naprawdę robicie to, co mówi do was starszy stopniem i, i koniec, tak? I to jest taki bardzo mocny nacisk na to. E, tu chyba. Tutaj zakończę, i tutaj jeszcze jedno pytanko znalazłem. Eee, dosyć mało powiedziałem, bo zbyt mało szczegółów, ale tak w tak drobnicy powiedziałem, ale jakby co, to zostawcie komentarz, żebym bardziej sprecyzował. O kwater... tak, o pensjach, opowiadam o pensjach. Tutaj się raz wróciłem, mniej też powiedziałem, ale okej. Okay. Kwatery w wojsku dla samotnych żołnierzy, jak to wygląda? Też mi się wydaje, że opowiadałem, ten amat opowiadałem kiedyś. A jakie to robiłem? W daleko od domu, tak mi się wydaje. Ale z problemem, jeszcze raz, bo było pytanie, więc odpowiem na te pytania. Następuje, wygląda że tak, że żołnierz, jeżeli ma daleko od domu, przysługuje mu, jak to się mówi, dwie rzeczy. Albo mieszkaniówka, czyli dostajecie tam na pieniądze na zabezpieczenie sobie mieszkania, czyli się mieszkanie w tym rejonie, że macie, jak to się mówi, bardzo przepraszam, jednostkę. Lub możecie wpisać prośbę, znaczy pójść do internetu i dostaniecie odgórnie mieszkanie, znaczy mieszkanie. Niech będzie to pokój. Pokój wygląda to różnie, jest jednoosobowy, dwuosobowy, trzyosobowy, czteroosobowy i żyjecie w tym pokoju z kolego, z kolegami i tym bardziej podobne i żyjecie. To nie, za nic nie płacicie. Jak to wygląda. Przychodzicie rano, tak, znaczy przychodzicie wieczorem, idziecie tam coś tam z kolegami. To można powiedzieć porównać czy tak samo, jak na ser, tak? Takich samych warunkach będziecie mieszkać jak z tak, tylko że wojsko musi wam zapewnić, musi wam zapewnić. Można powiedzieć godne życie, czy coś w tym stylu, żebyście żeby mogli mieszkać. To nie jest tak, że zostaniecie na lodzie, też to opowiadałem musi wam zabezpieczyć, czy to, to będzie finansowo, czy ewentualnie waszej kwatera internetowa, która umożliwi wam spokojny nocleg. Zawsze możecie napisać, czy dowódcę się popytać, bo jest taka możliwość, jeśli zaraz przychodzicie na jednostkę, o kwaterę tymczasową na jednostce wojskowe, bo są. I też jest taki przepis, jakbyście chcieli, że w ciągu 30 lat, 30, lat, 30 dni od przyjścia na jednostkę, od gór nie wam przysługuje, można powiedzieć, pokój w pokój wy na jednostce wojskowej, czy ewentualnie właśnie jakieś łóżko nie wam tak będzie, żebyście mogli spokojnie przenocować, tak przez 30 dni. Jest to przepis, jak to jest tam będzie ten, bo wiem, bo sam korzystałem z tego przywilenia, możliwości. Oczywiście mogę wam przysługować w wojsku mieszkanie normalne wojskowe, ale wtedy płacicie za wiadomo wszystkie media, prąd, woda, za grunty inne. Czy warto brać? Nie, nie warto brać takich mieszkań już gotowych, wiadomo jak na przykład wam będzie chciał wam cisnąć. Oczywiście jak mieszkacie z, jesteś z żoną, z dziećmi to już jest inna rozmowa, wtedy brać, nie dyskutować. Liga Akademicka. Ja to tak będę nazywał, bo dla mnie to jest liga czy ja to tam napisali i to tam będę wnikać, nie jest taka młoda i tutaj trochę tutaj wrócimy i nie mogę wam to serwizować. ja już chyba opowiadałem na ten temat jak mi się wydaje, przynajmniej 2-3 trzy, trzy zdania były na pewno i dalej będę przytrzymywać ten, Pani, że z kaprolem kończysz, fajnie ten, ale to jest strasznie nieszanowany, to jest takie już, już chyba gorsze niż wody, nie. Ym, I tam waty, nie? Czył, wiadomo Akademii te Technicznej yy, wad, yy, Ale jest to tak samo nieszanowane. Tak samo jak przychodzi oficer, który z cywila przychodzi do wojska i jest kapralem chorążym, jest uh, sierżantem, jest oficerem, porocznikiem, kapitanem i tam bla -ble, -ble, ble. Jest strasznie nieszanowany, bo on nic nie wie. I co z tego, że ma stopień, jeżeli na przykład prosty komet nie potrafi powiedzieć, nie potrafi maszerować. Oczywiście, jak wam powinien raz mówiłem, duże nacis stawiają w wojsku nie na wyszkolenie, tylko na maszerowanie na naszej wyspie Bo wiadomo, wszystko to się dzieje w grze, a nie w realach, więc tutaj też jest bardzo mać ten... A jak w życiu prawdziwym, nie wiem, jak to się mówi, wiadomo. E, Chcesz opowiedzieć o siebie ciekawostki na temat nerw e, kurczę to jest takie pytanie. jeden. Chyba nic jej bym nie powiedział. Szkolić się stopni, uczyć się WF-u, przygotowywać się do WF-u. Przede wszystkim stopnie i meldunki. Meldunki dotyczące, jakie ma służbę. I uczyć się meldunków, na przykład, nie wiem jakąś z prośbą do czegoś, czy ewentualnie ten, ale przede wszystkim uczy się stopni, czy, pozwoli, czy prawo życia broni, takie, takie najbardziej podstawowe rzeczy i droga regulaminów, takie najważniejsze rzeczy, które musisz się niestety nauczyć, umieć to i do. później będziecie mieć łatwiej na tych raserach, bo dużo nacisk stawiają się właśnie na pozwolenie, pra 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 prawo życia broni, czy właśnie stopnie, bo. Jak to powiedziałem wam ostatnią historyjkę, jak tutaj facet po szkole mundurowej nie zna podstawowych stopni, nie? I tutaj automatycznie jest dla niego kicha, no i trochę jeszcze w plecy ma, tak. Ale taty w wojsku, e taty są i są, i będą, bo ludzie chcą przenosić się. Bo czasami jest patologia, czasami nie. Oczywiście, że w a powoli kończymy. Coś mogę jeszcze dopowiedzieć? Dobra, chyba nic nie powiem. Tak, dzisiaj też tak szybko próbuję nakręcić, bo jutro, mam na powiedzmy, zaczynamy święta, więc tutaj też jeszcze człowiek nie ma czasu. Myślę, że na tym zakończymy. Tyle pytań, ile znalazłem. Odpowiedziałem. Jeżeli jakieś pytania ominę, napiszcie mi w komentarzu. Przepraszam, i na pewno w tygodniu opowiem Wam. Odpowiem na to pytanie, które was dręczy i nie widzicie, jak to wygląda. Dużo na pewno nie powiedziałem, bo zawsze cząstkowo mówię. W kilku zdaniach. A, jeszcze miałem o psychice powiedzieć, a psychika w wojsku i praca w wojsku na ten temat miałem odpowiedzieć. Ale dobra, to już na, następny, na środę wam zostawię. To poświęcę mój odcinek na te pytania, bo tu można o psychice można dużo i powiedzieć wam o jakichś tam sytuacjach i o pracy też. Bo to właśnie ten kanał ma być, że będziemy dużo opowiadać o właśnie sytuacjach, żeby. Pośmiać się na tej wyspie, czy nie? Jakie są. I na tym zakończamy. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie mnie do końca. Kto jest, to jest. Jutro nie ma, to dziękuję. I tak, łapku im zyskrębien, powiększamy zasięgi. A ja w tej chwili za mi się żegnam. Do następnego razu, czyli do środy. Tak mam nadzieję. A jak nie, to zobaczymy. Wiadomo, trzymajcie się, całuję mocno. Do zobaczenia następnym razem.